Znajdujemy się wśród działkowców ze Skawiny. Macie problem państwo? Tak, problemem są niechciani goście, którzy przywędrowali tutaj z Gierce, z wysypiska śmieci, a konkretnie ze szmat, które były tutaj jeszcze do przedwczoraj. Zagościły u nas, trudno je wytępić. Państwo na pewno zobaczą w altankach ubijane, trujemy je. Niestety po dwóch, trzech dniach efekt jest taki sam, one znowu przychodzą i to jest największy problem. Nie dość, że tutaj człowiek się źle czuje, to jeszcze do domu się boi, żeby nie przynieść tego świństwa. Mieliście państwo kiedyś taki problem? Nie. Od 65 roku myśmy mieli z mężem działkę. Do tej pory nie było nic. Jak się dowiedziałam od pani Boguśki, to zdębiałam, że tu są karaluchy. Codziennie przybywa karaluchów, pomimo tego, że robimy dezynfekcję praktycznie codziennie. Ludzie tutaj mają, starsi ludzie są, mają niskie budżety. No, ja około wydałem za 3 dni około 200 zł na dezynsekcję samego mojego domku, który jest małym domkiem. No w skali całego ogrodu, gdzie jest ponad 100 działek, no to się robi naprawdę potężna kwota. Wysłałam pisma do burmistrza naszej gminy i miasta. Wysłałam do Wydziału Rolnictwa Roślin, przepraszam, i Ochrony Zwierząt, do Straży Miejskiej, do Sanepidu. Dostałam odpowiedź tylko z Sanepidu. Napisali, że zrobili tutaj kontrol taką niezapowiedzianą. Znaleziono ponoć kilka karaluchów. No nie wiem, o której byli. Być może w okresie takim, kiedy słońce operuje, one raczej nie wychodzą. Natomiast wiem, że tam jakieś poczynania były zrobione, o których mi mówić nie wolno i mam nadzieję, że jeżeli to zostanie zrealizowane, to przynajmniej nie będziemy mieć znowu wysypu następnych karaluchów do nas. Skąd się to wzięło? Tu z tych śmietników. Teraz dobra, pokazali Warszawę właśnie, ten pan jaki pokazał, ile tam śmietnic, jak wywalone są śmieci, co nie zbierają w ogóle, nie wywożą. Szczury, nie szczury, robactwo, wszystko pokazali. No to jak Warszawa ma, to my tutaj nie będziemy mieli, jak było śmietnisko. Tutaj jeden z naszych działkowiczów mówił, że nocą po prostu tych robaków jest bardzo dużo, te robaki cały czas migrują ze śmietniska w naszym kierunku i to jesteśmy bezsilni, że bez kompleksowego załatwienia problemu po prostu tego się zrobić nie da. Jest problem z drewnianymi domkami, których tutaj jest kilka na naszych ogrodach, gdzie pod deskami w każdej szczelinie są po prostu robaki i tego się wytruć nie da. Nie mamy nawet pomysłu, jak to zrobić. Jak sobie państwo z tym radzić? No tak jak powiedziałam, jak możemy własnymi środkami, ale to nie jest wystarczające. Więc każdy wydaje z własnego budżetu pieniądze na to. Efekt jest marny. Pierwsze spotkanie takie większe z, nazwijmy, z karaluchami czy plusakami, bo różnie ich nazywają, miałam w granicach 1,5 tygodnia temu. Pierwsze dni pojedyncze sztuki. Któregoś dnia otwieram drzwi, spadł na mnie dosłownie grat. Także uciekałam, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Nieodpowiedzialność ludzi, którzy zajmują się prowadzeniem swojego biznesu, no spowodowała to, że mamy problem, z którym nie umiemy sobie poradzić, a problem może przenieść się na teren całej Skawiny. Na górze to po prostu był jak groch. Tak tego było czarnego. Co dwa dni jedziemy i co dwa dni następne się pojawiają. Jest ich coraz mniej, ale non-stop chodzą. Wydaje mi się, że tu powinna być jakaś kompleksowa interwencja, nie tylko u nas, ale przede wszystkim droga, parkingi, no i te tereny wszystkie. Okazało się, że one się zwołują w ten sposób, pocierając skrzydełko o skrzydełko, no i schodzą, bo jest, no i wiadomo, w tej chwili żadnego jedzenia, rozbieramy się, jak większość ludzi, pod altankami, żeby nie wchodzić, w butach we wszystkim są. Za chwilkę będziemy mieli problem na terenie całej Skawiny. Tutaj obok jest osiedle PGM-u, gdzie w blokach ludzie mają problem. To nie jest tylko tutaj, jest około 100 działek. To jest fragment ogrodu znacznie bardziej oddalony od firmy GRC niż ten, na którym się znajduje. No niekoniecznie dalej, bo to jest zaraz za parkingiem, to jest parę metrów, natomiast tam bloki przy energetyków też są zajęte przez
tych właśnie nieproszonych gości. Z jednej strony to są koszty, które państwo ponosicie, ale te środki, którymi trujecie karaluchy, też nie są obojętne dla zdrowia. Tak, nie są obojętne dla zdrowia. Tu są ludzie starsi, tu są ludzie młodsi. Tu jest, te ogrody działkowe powodują to, że jest sielanka dla ludzi młodych i starszych. Tu wszyscy przyjeżdżają po pracy odpocząć, no odpoczywać w gronie karaluchów, średni pomysł. Jak będziemy mieli te ekologiczne owoce, w ogóle owoce, warzywa, no bo jak to wszędzie chodzi, to jest tragedia. Wnuczki przyjechały, zawsze rozkładałam im basen. W tej chwili nawet nie przyprowadzam ich tu, bo się boję. Boję się, żeby... Co się nie stało nawet.